Prezes Paweł Jóźwiak dla portalu Fight Sport. Paweł, miło Cię widzieć przed naszą kamerą. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie. Byliśmy tutaj wcześniej, była prezentacja i konferencja innej organizacji, ale przy okazji byłeś, obserwowałeś. Wiem, że skończył się obóz FEN-u i dalsze plany FEN-u chcielibyśmy od Ciebie, powiedzmy, usłyszeć. Jakie są dalsze plany, jak będzie FEN pracował, jak będzie wyglądała cała sytuacja związana z kolejnymi galami, które czekają nas w terminie jesiennym. Witam wszystkich serdecznie. No zgadza się, prosto z obozu FEN tutaj przyjechałem. Akurat przez przypadek dowiedziałem się, że jest konferencja prasowa w Mariocie, a zawsze lubię być tam, gdzie coś się dzieje związane ze sportami walki, to nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, no i pojawiłem się tutaj. Powiedz mi, obóz FEN-u, który był pierwszą taką inicjatywą waszą, jeśli chodzi o powiedzmy ten termin letni, poza oczywiście letnią galą, tradycyjnie Summer Edition. Co na tym obozie udało się, powiedzmy, wypracować, co udało się, powiedzmy, z zawodnikami w jakiś sposób przyjrzeć im tobie, bo wiem, że uczestniczyłeś aktywnie w tym obozie, ale też posługiwałeś się zdaniami trenerów, którzy je prowadzili. Ciekawi zawodnicy? Przepraszam. Bardzo fajny obóz. Ja osobiście jestem mega zadowolony z tego obozu. Fajnie było tak przez cały tydzień poprzebywać ze swoimi zawodnikami, jak też obserwować innych i naprawdę uważam, że udało nam się stworzyć razem z Igorem Kołacinem bardzo ciekawe przedsięwzięcie, które na pewno będzie kontynuowane. Ludzie są bardzo zadowoleni. Tam była grupa około 50 osób. Stworzyliśmy taką jedną wielką sportową rodzinę. Fajnie tam było. Były po dwa, a nawet trzy treningi dziennie. Nikt się nie obijał. Nikt nie miał żadnych głupot w głowie. Każdy tylko skupiał się na tym, żeby poprawić swoje techniki. Prawie codziennie były sparingi. Przyjechała do nas ekipa z Berkut Arachen Olsztyn razem z Pawłem Derlaczem. Także zawodnicy mogli ze sobą potrenować. Fenomenem tego obozu było to, że byli tam trenerzy z trzech dyscyplin, bo Igor Kołaci prowadził zajęcia z K1. W MMA Kamil Łebkowski, ale też było dwóch dobrych trenerów, jeśli chodzi o boks. Był Krzysztof Drzazgowski razem z Normentem Dąbrowskim. Także udało się stworzyć fajny team. Była zróżnicowana grupa zawodników i z K1 i z MMA. I ci z MMA mogli sobie stójkę szkolić razem z kickbokserami, ale też było kilku fajnych bokserów. Między innymi był Siergiej, ten co teraz bije się w Radomiu. Akurat nie znam, jeśli chodzi o tego zawodnika, ale z Ukrainy zawodnik, tak? Z Ukrainy bije się z Aguilerą teraz w Radomiu. Bardzo ciekawy zawodnik, 116 kg wagi, ponad 2 metry wzrostu, także robili sobie sparingi z Arkiem Wrzoskiem bokserskie. Miło było na to popatrzeć i myślę, że to Wrzosek bardzo dużo z tego wyniósł. Nie? Bardzo ciekawy zawodnik. Po tym obozie zaszczepił się trochę kickboxingiem i kto wie, może w przyszłości zadebiutuje na fenie w K1, bo w tą stronę będziemy go namawiać. Dzisiaj tutaj była konferencja wcześniej organizacji kickbokserskiej. Widziałem Ewę Piątkowską. Udało się z nią porozmawiać. Ona w wywiadzie z nami dała swój, jakby powiedzmy, akces do MMA. Chce. Mówi, że rozmawia z trzema organizacjami. Są jakieś trzy propozycje. Jest na stole i wasza propozycja? No nie wiem, jak rozmawia z trzema, to no na pewno nie rozmawia z nami, bo ja nic o tym nie wiem. Ewę bardzo lubię i szanuję. No, nawet nie wiedziałem, że tutaj była. Tutaj byłem przez chwilkę, ale nie widziałem jej, ale na pewno włączylibyśmy się do gry o Ewę, bo to ciekawa zawodniczka. Jest to znane nazwisko, marka i też urody jej nie brakuje, także czemu nie? Jesteśmy zainteresowani jak najbardziej. Spróbuję wam pomóc, może uda się w jakiś sposób, bo widziałem, że powiedziała, że nawet byłaby zainteresowana walką z Joanną Jędrzejczyk w boksie, że to ją interesuje i chętnie by z tego skorzystała. Jędrzejczyk, widzicie, w boksie to chyba nie z nami, ani z konkurencją musi rozmawiać, tylko z takim panem łysym, co ma dużo do powiedzenia i nazywa się Dana White. Nie? On teraz jest mocny w organizowaniu takich właśnie dziwnych walk. Tak, no tutaj akurat, powiedzmy, padła taka propozycja na fali tego pojedynku McGregora z Mayweatherem i wszyscy, wiadomo, cały czas o tym rozmawiają, snują różne przypuszczenia, wiadomo. Ale wróćmy do tematu obozu. Niestety, to się tak szybko nie powtórzy. Myślę, że szybko znajdzie naśladowców, a czasami jest tak, że oryginały zostają przerośnięte przez następców. Paweł, sumarycznie, kto z tego obozu, powiedzmy, bo wiemy o tym, że pojawiły się nazwiska zawodników, którzy podpisali z wami kontrakty, albo powiedzmy są już posłowie i wiadomo, że będą walczyć. Kto z tych zawodników jest najciekawszym, powiedzmy? Czyli podsumowując, Karol Kruzel, K1 70 kg,
Krzysztof Kottas, też K1 70 kg, no i Basia Nalepka 56 kg, uniwersalna zarówno MMA, jak i K1. My jednak teraz będziemy szli w stronę tego kobiecego MMA, także Nalepkę szykujemy do debiutu na FEN właśnie w MMA i kto wie, może to już, jak wszystko dobrze pójdzie, może to już się odbędzie na tej wrocławskiej gali. Pracujemy nad tym bardzo mocno. Ją trzeba na pewno wyróżnić. Super, że naprawdę zrobiła straszne postępy w tej Tajlandii. Naprawdę nie poznawałem tej zawodniczki. Olbrzymi progres, jeśli chodzi o stójkę, jak i o parter, a też widziałem u niej takie zaangażowanie w tych treningach, jak u nikogo. No, naprawdę nikt nie był w stanie jej dorównać z zaangażowaniem, nawet niektórzy mężczyźni. Ona była na wszystkich treningach, bo trzeci trening był tylko dla tych chętnych. Ona była na każdym dodatkowym treningu. Tak mocno trenowała, że skończyła obóz o kulach, bo tam doznała jakiejś lekkiej, takiej na szczęście niepoważnej kontuzji, ale naprawdę szacunek dla Szoguna, bo ta dziewczyna naprawdę ma charakter i ma potencjał. No Basia jest tego znana, jak to ja mówię, postawiła wszystko na jedną kartę, ona stawia na zawodową karierę, trzymamy kciuki, żeby jej się udało. Zaczęła przede wszystkim chyba bardzo dobrze też współpracuje ze sponsorami, którzy jej pomagają i to wszyscy widzą, że potrafi przyciągnąć do siebie ludzi i zainteresowanie też. Dokładnie, no, zgadza się. No, jestem zadowolony. Pierwszy raz miałem taką możliwość poprzebywać ze swoimi zawodnikami tak dłużej, z nimi troszeczkę ocieplić, może nie ocieplić, ale zbliżyć takie relacje, poznać się z nimi, bo wiadomo, przeważnie widujemy się na galach, a wtedy ja mam młyn, nie wiem jak się nazywam i to są takie przelotne rozmowy bądź rozwiązywanie jakichś problemów, a tutaj był tydzień czasu, od rana do wieczora wszyscy razem, jakieś ogniska, kolacje, śniadania, także fajnie i co powiem, no, można było się przekonać co do takiej Basi Nalepki, bo tak wcześniej byłem różnie do niej nastawiony, sceptycznie dosyć, no ale jak zobaczyłem zaangażowanie, jak hektolitry potu ta dziewczyna wylewa na treningach, to nie mogłem inaczej postąpić, jak tylko dogadać się z nią, żeby dostała szansę na fenia. Paweł, nieubłaganie zbliża się jesień, nieubłaganie powiedzmy zbliża się, można powiedzieć, bardzo ważna gala dla Was, gala we Wrocławiu. Październikowa edycja tej imprezy i powiedz mi, jak Wy jesteście na nią przygotowani, jakie rozwiązania i co się wydarzy, żeby powiedzmy, no mówiąc krótko, system pękał w szwach. No zgadza się, bo ostatnia gala w Koszalinie była bardzo udana pod względem sportowym, ale na pewno mnie jako promotora pod względem frekwencyjnym nie zadowoliła. Wręcz mnie rozczarowała i mam w sobie taką sportową złość, że teraz chcemy zrobić taką galę na 100 fajerek, żeby po prostu ta orbita pękała w szwach, żeby ją wyprzedać do ostatniego krzesełka. Dlatego porobiłem troszeczkę zmian w tym fight cardzie, lekko to przemeblowałem, bo jak widać samą mocną sportową stroną się nie zapełnia hal w Polsce. Stąd jakieś tam pomysły typu dwóch raperów, ale raperów na jakimś tam mocnym poziomie sportowym, bo obaj trenują i szykuję ten fight card teraz mega przemyślany. Na razie podaliśmy dwa zestawienia, czyli jeden sportowy freak fight plus walka w K1 na najwyższym poziomie, bo Biszczak-Wierzbicki to jest mega walka i kto zna się na kickboxingu, to wie, że ten pojedynek gwarantuje bardzo wysoki poziom i duży ładunek emocji. I stopniowo będziemy, ta karta już się teraz dopina, tworzy się, będziemy stopniowo ogłaszać to systematycznie, ale szykuję się bardzo mocna karta, bardzo ciekawa i na pewno ta gala też będzie wyjątkowa pod względem sportowym, ale chcemy, mówię, sprzedać tę orbitę do ostatniego krzesełka, bo jestem po prostu zagotowany, wściekły i mam w sobie sportową złość. Powiedz mi, odnośnie powiedzmy tych wszystkich personaliów, ci zawodnicy, którzy się pojawili ostatnio, część nie ma co ukrywać, że lekko podupadające wydarzenia PL MMA, które też w polskim świadku MMA się odbiły szerokim echem. Wy byliście częściowo związani z Mirosławem Oknińskim, z jego zawodnikami, z tą współpracą. Jak ty widzisz dalej tą współpracę? Ja wyciągnąłem do Mirka rękę w momencie, kiedy nikt nie chciał z nim współpracować i wszędzie miał najlepszą opinię. No jak przyszło co do czego, Mirek złapał chwilę wiatr w żagle, no to po prostu sprzedał mnie za paczkę gruszek, bo wszyscy pamiętamy, jaka była sytuacja po gali w Lubinie, gdzie ja ogłosiłem, że bije się i Naruszka, i Ziółkowski, i nagle Mirek zapomniał o ustaleniach i zrobił swoje, no ale niestety wszystko co dobre, to co złe w życiu wraca, no i co, Mirek się zagalopował i w tej chwili to poprzesadzał, ja nie chcę oceniać, ja na pewno z nim już nigdy nie będę współpracował, bo po prostu po tym jak się zachował, to nie widzę tego, że mogło być inaczej. Nie chcę wnikać w te jego długi stosunku do zawodników, bo to nie jest moja sprawa, ale na przykład takie tematy jak to, jak teraz byłem na obozie i gdzie jestem pierwszy raz i widzę, że facet jest bardzo dobrze nastawiony i tak dalej, ale widzę jakąś taką nieufność co do rozliczeń. Nie wiedziałem, czym to było spowodowane, bo dawno czegoś takiego nie miałem, bo my staramy się z wszystkimi rozliczać. Paweł, mówisz o obozie w Mrągowie, koło Mrągowa, tak? W bazie i właścicielu.
właścicielu. No w końcu zobaczyłem, kiedy z Igorem na sam koniec rozliczyliśmy się, ulgę w oczach człowieka, jakby mu kamień spadł z serca i pytam się, o co chodzi, czemu pan taki był zdenerwowany? I facet się otworzył, przyznał nam, że parę lat temu Mirek robił tam obóz, no niestety ostatniego dnia zakomunikował mu na odpalonym samochodzie, że niestety pieniędzy na razie nie ma i rozliczy się przy okazji i nie zapłacił mu kwoty kilkunastu tysięcy złotych. No po prostu jak ja coś takiego słyszę, to ręce człowiekowi opadają, bo nie jest fajnie, wszyscy jesteśmy z tego środowiska MMA, nie jest fajnie, jak ktoś się musi za kogoś wstydzić. Niestety, no trzeba spłacać, jak się coś organizuje, tym bardziej, że to nie jest jakiś pięciogwiazdkowy, luksusowy ośrodek, tylko wiadomo, że jest to ośrodek, który głównie żyje z obozów sportowych, to nie wiem, jak tak można postępować. Dlatego apeluję do wszystkich sportowców i tak dalej, że kiedyś milczeliśmy, pozostawiliśmy takie sprawy, nie ma co milczeć, bo ludzie potem tacy typu Mirka bazują na tym, że ktoś nie mówi i tak dalej. Nie może tak być, że się komuś nie płaci, bo my wszystkim płacimy. Nie ma w Polsce zawodnika, któremu byśmy nie zapłacili chociaż złotówki, a różnie się z tymi galami to toczy. Raz są na plus, raz są na minus, ale niestety promotor ma obowiązek przede wszystkim płacić zawodnikom i tyle. No tak samo adekwatna sytuacja przy takim obozie. A jak z zawodnikami, którzy gdzieś tam by, powiedzmy, byli w orbicie PLMMA i powiedzmy byli też pozwiązywani kontraktami częściowo albo powiedzmy przynajmniej współpracą? Szymon Kołecki, widziałem, że był też Trypson, Paweł Trybała na tym obozie, więc zobaczymy Trypsona tutaj szybko, może w zestawieniu z Dawidem Ozdobą, może być taki pojedynek? No nie wiem, wszystko możliwe, trzeba bacznie obserwować stronę FAN, bo wszystkie pojedynki będziemy sukcesywnie, tak jak wspomniałem, ogłaszać. Także niczego nie wykluczam, powiem tak, no zawodnikom trzeba płacić, wszyscy fighterzy w Polsce wiedzą, że FAN płaci zawodnikom i tyle, no i zawodnicy sami do nas przychodzą, chcą u nas walczyć, no bo wiedzą, że nie płacimy jakichś nie wiadomo jakich sum, de facto staramy się płacić coraz lepiej w miarę naszych możliwości, no ale każdemu płacimy po prostu, wiemy, że obowiązkiem promotora świętym jest to, żeby zapłacić zawodnikowi za walkę. Paweł, powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o, powiedzmy, te przyszłe plany FAN-u, bo pojawiło się gdzieś nazwisko Kiko Marinho. Rozmawialiśmy niejednokrotnie na temat tego zawodnika. Ja rozmawiałem z Maciejem Kozłowskim, który pilotuje, jakby, powiedzmy, współpracę z Nobregą, który gdzieś tam z Marinho też ma tą współpracę. Pojawi się? Teraz ma innego menadżera. Zapomniałem teraz nazwisko, jestem z nim w kontakcie, było już wszystko dogadane, Kiko miał bronić pasa teraz z Arbiszem Majewem na tej gali, ale mówię, musiałem ten fight card troszkę przemeblować, bo to walka fajna, sportowa, ale nie wiadomo na ile by to kibiców przyciągnęło, dlatego to zestawienie się odbędzie, ale na kolejnej gali. W Warszawie. Na przykład. No bo Arbisz Amajew, tak? Rozumiem, że w jakiś sposób tutaj mierzycie w Warszawie w tym tradycyjnym terminie. Jeszcze na razie nie mamy takich gwiazd, żeby samym sportem ściągać kibiców. No, zrobiliśmy super zestawienie na Różka, Grzebyk i Mawów Łebkowski, a na trybunach szału nie było. No to dlatego trzeba jakieś wnioski wyciągać i trzeba jednak to mieszać troszeczkę tak, żeby jednak byli tacy zawodnicy, co z regionu przyciągają kibiców, bo tak to niestety jeszcze się na FAN-ie na tą chwilę odbywa. A co z kickboxingiem w FAN-ie, bo oczywiście walka Wierzbicki-Biszczak to jest coś, na co czekają tam kibice i jednego i drugiego zawodnika i lokalnie wywołuje to ogromne zainteresowanie i też powiedzmy w Polsce ludzie się interesują, chociaż pewnie chętniej widzieliby niektórzy te pojedynki międzynarodowe. Powiedz mi, jak będzie wyglądał kickboxing w przyszłości? Absolutnie nie zamierzamy rezygnować z kickboxingu. Na tej gali będą trzy albo nawet cztery walki kickboxerskie. Wyjątek był na ostatniej gali, bo to Koszalin, to wiadomo, tam mało kickboxerów w zachodniopomorskim. Nie zamierzamy z kickboxingu pod żadnym pozorem rezygnować. Cały czas będziemy przeplatać. To jedyne, co teraz mamy plan, to chyba jednak będziemy rezygnować z kickboxingu kobiet, bo chcemy bardziej postawić na MMA kobiet. A nie będzie miejsca na karcie walk dla aż tylu zawodników i MMA, i K1 w męskich i żeńskich, dlatego z czegoś trzeba rezygnować, absolutnie nie rezygnujemy z kickboxingu, ale na tej gali, jeśli będą walki kobiece, kickboxerskie, to będą jedne z ostatnich. Paweł, co jeszcze nas czeka w terminie jesiennym, poza dwiema galami, tak jak powiedziałeś, gdzieś w przyszłości gala, prawdopodobnie w Warszawie, bo w styczniowym, czy tam powiedzmy do marca robiliście zawsze galę, która była tutaj, wcześniej jest październikowa, czy jeszcze coś z wydarzeń FAN-u? No, w tym roku już to już jest piąta gala, to musimy troszeczkę odpocząć, nabrać mocy, wszystko ustabilizować i tak dalej i z mocnym kopytem ruszyć w przyszły rok. No, my zrobiliśmy w ciągu 3 lat 15 gal, czyli co 2 miesiące była gala,
Teraz chcemy troszeczkę chwilkę przerwy i chcemy kolejny event mieć więcej czasu na wypromowanie, bo mówię, zależy na tym, żeby te hale jednak sprzedawać do ostatniego miejsca. Jesteśmy podrażnieni i rozeźleni po tym Koszalinie i chcemy troszeczkę zmienić strategię. Co jeszcze ciekawego, jeśli chodzi o Fen i okolice? No, Fen nie zwalnia tempa, zamierzamy się rozwijać i tyle. No, na pewno będziemy kontynuowali te obozy, bo już teraz mogę powiedzieć, że to był Fen Summer Camp, a już z Igorem Kołacinem wspólnie szykujemy Fen Winter Camp. Odzew po obozie jest super, do mnie, do Igora pisze kupę osób, się już pytają następny obóz, kiedy, gdzie, że chcą się zapisać, także naprawdę ludzie chyba uwierzyli, że to nie były jakieś frazesy, że przyjedź na obóz Fen, a wywalczysz sobie zawodowy kontrakt, bo jak powiem szczerze, ci zawodnicy, co dostali kontrakty, jakby się nie pojawili na obozie, to by tych kontraktów nie mieli, bo co innego, jak widzisz zawodnika przez tydzień, rozmawiasz go, widzisz jego zaangażowanie i możliwości. No, ja widziałem może tam jakieś walki Cruzela. Kiedyś miał się bić u nas, ale coś tam zaniemógł, coś tam nie poszło ze zbijaniem wagi i pewnie bym nigdy nie wziął tego zawodnika, że pojechałem, zobaczyłem jak się angażuje, jakim potencjałem sportowym dysponuje, to mnie to przekonało, dlatego uważam, że to super idea tych obozów i ja też na wszystkie obozy będę jeździł i będę spędzał czas z naszymi fighterami. The Ultimate Fighter Fen albo ewentualnie Paweł Jóźwiak Contender? Wszystko możliwe, czemu nie, ale tak żarty żartami. Pracujemy nad projektem reality show z zawodnikami Fenu. Są bardzo zaangażowane rozmowy i z telewizją i z paroma podmiotami, także może w przyszłym roku wystartujemy z tym projektem. No cóż, Paweł, dziękuję. Bardzo ciekawa informacja. Właśnie tak jak słyszeliście, summer campy polecamy, obozy, dobra kadra szkoleniowa, fajne warunki, bo to koło Mrągowa. Nie wiem, gdzie akurat będzie zimowy obóz, ale pewnie gdzieś w górach. Góry. No i cóż, życzymy, żeby organizacja dalej rozwijała się i żeby ta jesień była naprawdę owocna i żebyście zrobili tą galę we Wrocławiu no, na niebotycznym poziomie, tak jak zawsze te gale były bardzo udane z reguły. Taki jest plan, tą galą chcemy rozwalić system, bo to musi po prostu się udać teraz i musi być komplet, tak i nie ukrywam tego. Dziękuję Paweł i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję na Fenie. Bardzo. Dziękuję.